witam serdecznie Solca Kujawskiego. Jestem na terenie Jura Parku, gdzie za moment zmierzę się oko w oko z przeogromnym dinozaurem, a tu oto jeden z nich. Zwiedzanie zaczynam od Muzeum Ziemi imienia Karola Sabata. Podziwiać tu można jedną z najbogatszych kolekcji skamieniałości z następujących po sobie okresów w dziejach Ziemi. Interesującym dopełnieniem ekspozycji są rekonstrukcje prehistorycznych zwierząt. Respekt budzi imponujący model mamuta. Mamut włochaty był jednym z największych ssaków lądowych w historii Ziemi. Osiągał ponad 4 metry wysokości i ważył około 5 ton. Ekstremalnych doznań doświadczyć można podczas seansu filmowego w kinie emocji Cinema 5D. Życia i zachowania się dinozaurów przynoszą znaleziska, jak te walczące dinozaury. Niezwykle ciekawych wrażeń dostarczy wędrówka ścieżką edukacyjną. Stanowi ona jedną z głównych atrakcji parku. Spacer pośród doskonale zrekonstruowanych modeli, wśród których najliczniejszą grupę stanowią dinozaury, pozwala poznać różnorodność nieistniejącego już świata. Oprócz ponad setki dinozaurów spotkać można również gady ssakokształtne. Wzdłuż trasy znajdują się plansze prezentujące najistotniejsze wydarzenia z dziejów życia na Ziemi oraz informacje o zrekonstruowanych modelach.
Ta ciekawa wędrówka stanowi doskonałą i niezwykle interesującą lekcję biologii, geografii i historii. Doskonale zrekonstruowane prehistoryczne gady umiejscowione w rozległym parku wiernie odzwierciedlają miniony świat. To świetna propozycja spędzenia miło i zarazem pożytecznie czasu dla całych rodzin.